Wiemy, jak będą wyglądać nowe pociągi metra. Jeszcze na sam koniec sierpnia zobaczymy Warszawę Zachodnią bez peronu 8. Ponadto powstaje nowe skrzyżowanie Marszałkowskiej z Królewską oraz WKD rusza z drugim przetargiem do Grodziska Mazowieckiego. I nowa formuła mniejsza z tym, z pokazaniem twarzą i paroma nowymi rzeczami. O tym i nie tylko w niedzielę 22 sierpnia w Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć Cząsąż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Mniejsza z tym. Jak zwykle zaczynamy od wad i wind na stacjach metra. Tym razem, co ważne, mamy zdjęcia nowej windy metro i Mielin. Pojechałem, zobaczyłem, żebyście mogli zobaczyć. Faktycznie winda ma rok produkcji 2021 rok, czyli została zmodernizowana. A co słychać aktualnie w windach? Już sprawdzamy, a mianowicie są dwie awarie. Czyli na metro Ratusz-Resenau i na metro Bilanowska windy są niedziałające, a na Racowickiej trwa cały czas modernizacja jednej windy. Jeśli chcecie korzystać z wind na tych stacjach, miejcie się na baczności, iż część z nich może nie działać. Idziemy dalej i możemy tutaj zobaczyć, jak wyglądają nasze nowe pociągi metra. Powiem Wam moją osobistą opinię na temat wyglądu. Zewnętrzny mi się w miarę podoba. W sensie widać, że to jest Skoda i nie tak jak zazwyczaj mieliśmy u nas te pociągi. One się o wiele bardziej wyróżniają. Są takie trochę bardziej kanciate tutaj, te nowe. Natomiast widziałem parę komentarzy na temat tego, jak Wam się podobają nowe ekrany, gdzie faktycznie będą wyświetlane nasze reklamy. Czy mi się podoba to, jak teraz wygląda? Powiem Wam, że mi się podoba, bo jest to chyba bardziej przestrzennie. Co prawda bym wolał, żeby komunikaty właśnie gdzie, za ile, o której godzinie będzie odjeżdżać i na którą stację dojedziemy, to mogłoby być tak jak wtedy było wiszące z boku, bo wtedy się lepiej to trochę łapało wzrokiem. No, no, no dobrze, trzeba będzie się przyzwyczaić do nowych ekranów z rozkładem jazdy. Zobaczymy, pożyjemy. No i przy okazji pełno jest loga Skody tutaj jak wchodzimy, więc to ewidentnie też tutaj przy okazji widać. Przy okazji całkiem nasze pociągi wyglądają na przestrzenne, jak na Skodę Wadysławie. Dosyć parę tutaj szybek wstawili i co ważne, co faktycznie też jedna osoba w komentarzach zwróciła pod tym postem, który wypuściłem, że no nie do końca mi się drzwi podobają. Mianowicie nie są tak jak w naszych aktualnych Inspiro w całości przeszklone. Tutaj jest trochę inaczej. Tu mamy elementy metalowe. Trochę to bardziej wygląda jak w Alstomie. I raczej bym pozostał przy tym, że to wygląda jak Alstom w sumie, a nie Inspiro. Trochę szkoda, wolałem bardziej przeszklone. I też brakuje mi szyby przy łącznikach z przegubem. Tam, co jest łączenie wagonów. Tam mi też brakuje trochę okien. Przydałoby się. W Inspiro też tam brakuje. Alstom i Ruskie mają tam okna. Ale tutaj niestety ich nie postawili. Co minus, no ale no cóż, niestety tak to wygląda, jak wygląda. Idąc dalej, o tym, czy Wam się podobają, powiem później w sondażach. Nowe pociągi. Natomiast idąc dalej, to już połączenie, czas na instalację. Było wejść na konferencję prasową. Niestety nie miałem jak ze względów technicznych wejść na nią, co bardzo żałuję niestety. No ale sądzę, że we wrześniu prawdopodobnie zobaczycie jeszcze na moim kanale, jak wyglądają te stacje ze środka i nawet na brudnie. Tutaj macie parę zdjęć, jak to wygląda w środku. Nawet wchodzili do tunelu, co już mnie w ogóle zabolało, bo w tunelu w metrze to chyba nigdy nie chodziłem, po takim jeszcze niewybudowanym. Po stacjach już chodziłem. Całkiem ładnie to wygląda naprawdę. No i zobaczymy, zobaczymy. Tam oczywiście metro mówi, że już niedługo kończymy budowę, ale spokojnie, to już niedługo kończymy budowę, to będzie jakoś w przyszłym roku. Także jeszcze spokojnie, do tego czasu to my naprawdę poczekamy. Także tutaj nie ma co się jeszcze ustawiać. Idąc dalej, remont ulicy Marszałkowskiej.
a konkretnie skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej z Królewską. Od razu mówię, jakie linie autobusowe są w objeździe, a mianowicie to są linie autobusowe 100, 102, 106, 107, 111, 116, 128, 171, 175, 180, 222, 503, 518, 520, N11, N13, N16, N21, N41, N42, N44, N61, N63, N71, N91. W skrócie połowa nocnych mniej więcej jest w objeździe, bo większość nocnych dojeżdża do centrum. Do 25 sierpnia tak będzie wyglądać sytuacja. Sprawdzam sytuację. Tak, jeszcze dla Was ta informacja jest ważna, żebym nie puścił jakiegoś tutaj już przedawnionego newsa. Tramwaje z tego co widzę jeżdżą normalnie. Co jest ciekawe, ale no nie widzę nic tej informacji o tym, że tramwaje same jakoś jeżdżą objazdowo tutaj konkretnie z tego przyczyny, więc no cóż, tak to będzie. Tak, jest napisane nawet wprost, że tramwaje obsługują ulicę Marszałkowską bez zmian, no cóż. Natomiast to ciekawe, możemy zobaczyć na zdjęciach tutaj na Facebooku tramwajów Warszawskiego Transportu Publicznego dokładnie, iż zostały znalezione tutaj podobnie tory tramwajowe, które jeździły ulicą Królewską. I co ciekawe, oni tutaj napisali, że te tory tramwajowe były użytkowane jeszcze w latach 70. uprzedniego wieku, co trochę mnie zdziwiło, bo szczerze powiedziawszy nie pamiętam, żeby tamte tory tramwajowe dojeżdżały i miały pętlę na właśnie dookoła Placu Grzybowskiego. Co ciekawe, te tory były w dwóch kierunkach wykręcone i to była taka ładna, ładny trójkąt, jak mamy aktualnie na ONZ-cie. No cóż, nie mamy, od razu mówię, że w przyszłości jest tam planowane torowisko Portiego, z tym, że będzie jechać to dalej Królewską, pętla na placu właśnie Grzybowskim dla dwóch tramwajów i dalej pociągnie się do kawałkiem Twardej, skręci tam wprost w Świętokrzyską i będzie wjeżdżać do ronda ONZ. Czy będzie wtedy przybudowana stacja metro ronda ONZ, by zrobić wejście na ten przystanek tramwajowy, który tam powstał? Nie wiem, bo te plany są tak daleko idące, że zanim my się doczekamy tamtego tramwaju, to dajcie spokój. Także tak, to do tego jeszcze będziemy naprawdę długo, 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 jeszcze raz długo czekać. Ale macie tutaj parę zdjęć, pewnie już widzieliście, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Przechodząc sobie dalej, dochodzimy do Dworca Zachodniego i tutaj niestety niedobra nowina, a mianowicie peron 8 zostaje zamknięty 29 sierpnia 2021 roku i najprawdopodobniej na długi okres czasu. Nie powiem wam niestety dokładnie kiedy, bo nie mamy też dokładnych informacji, jest powiedziane, iż do otwarcia kładki nie będzie do niego dojścia. Od części tej głównej zachodniej, a bądźmy szczerzy, nikt nie będzie chciał dodałować naprawdę na okrągło. No i tak, całe przejście właściwie dla pieszych będzie zamknięte od tego dnia, czyli 29 sierpnia, zapiszcie sobie datę w kalendarzu, gdyż Melek przestaje też wtedy kursować. To jest chyba bardzo smutna informacja i niestety mnie nie będzie podczas ostatniego kursu. Chyba, no raczej mnie nie będzie niestety, bo wyjeżdżam teraz jeszcze na tydzień. No i tak, będą zamknięte te dojście, czyli do autobusu 103 na ulicy Tunelowej też nie będzie dojścia od Dworca Zachodniego. No chyba, że pójdziecie na okrągło od Prymasy Tysiąclecia. Tak, wiem, to bardzo śmieszny żart, ale to będzie najkrótsza droga. Bo kolejne możliwe przejście będzie na ulicy Towarowej. Także naprawdę ciekawie to będzie rozwiązane, a wle więcej o tym dowiecie się jeszcze z odcinka bezpośrednio zachodniej, najprawdopodobniej jeszcze właśnie pod koniec miesiąca. Idąc dalej, możemy zobaczyć, że na naszym placu Pięciu Rogów coś się pozmieniało i coś idą dalej prace. A trochę przyspieszę tempo, bo tutaj patrzę się do kamery i to zwalnia. No idę dalej, udogodnienia na Kruczej, niebawem będzie już nowa nawierzchnia na Szpitalnej, czas na konstrukcję posadzki powoli się tutaj pojawiają, no i ogólnie niby się coś dzieje, chociaż z części wizualnej, jak my patrzymy na to, dużo się nie dzieje. Zostało część nowych, starych przejść zamkniętych, bo tam już dalej idą właśnie z tą nową posadzką, to na plus, w sensie na minus, że się gorzej chodzi, ale na plus, że idzie dalej. No i czekamy, aż będą tutaj remontowane kolejne części ulicy i powstanie chociaż kawałek naszej tutaj ulicy Szpitalnej, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Dobra, dochodzimy dalej do ZDM-u. I co nam tutaj ZDM pokazuje? A mianowicie, zielona stalowa, czas rozpocząć, niebawem zabezpieczenia drzew. I będziemy dobić zielono nam. Także spokojnie, tutaj już niedługo ZDM będzie dobić to, co on lubi. Czyli drzewka, zielone, krzaczki, krzewy. To drugie po ledowaniu, spokojnie. To drugie. Idąc dalej, możemy zobaczyć,
Iż tutaj właśnie, tak jak mówiłem przed chwilą, jest remont skrzyżowania Marszałkowskiej i Królewskiej, z tym, że tutaj możecie zobaczyć przy okazji, jak wygląda mniej więcej projekt, no w tym rejonie, co tutaj się pozmieniało. Na plus jest to, że jest przygotowany już wyjazd w kierunku ulicy Marszałkowskiej, żeby powstała ścieżka rowerowa. Ta ścieżka rowerowa będzie się ciągnąć wzdłuż właśnie ulicy Marszałkowskiej, bezpośrednio do ratusz Arsenał metro. No i bardzo dobrze, ta ścieżka jest tutaj bardzo potrzebna, chociaż na całej Marszałkowskiej tam jeszcze dalej ona będzie bardzo potrzebna. Bo w tym miejscu, jeżeli chcemy przyjechać jakoś normalnie, to musimy jechać aż do Jana Pawła, a to jest trochę kawałek drogi i już nie możemy dojechać do wszystkich rejonów, na przykład na Muranów, w normalny sposób. I miejmy nadzieję, że to niedługo będzie powstawać, jak widzimy tutaj już powoli to powstaje. Przy okazji przystanek tramwajowy trochę będzie poszerzony. To taka też ciekawostka w kierunku centrum. Rozszerzamy strefę SPPN-u. Ochota i Żoliborz, prawo mocne są, już niedługo prace w terenie i będą pojawiać się nasze nowe parkometry. Idąc dalej, możemy zobaczyć, że został przesunięty przystanek i to jest właśnie ta ważna wiadomość. A mianowicie, ja już chyba z jakieś 3 miesiące temu zgłosiłem pierwszy raz na 19-115, iż tam nie mamy jak przejechać rowerzyści, no i osoby na auto, czyli ja, gdyż kiedy chcemy przejechać, to pewna lokalna grupa stwierdziła, iż to jest ich teren prywatny, więc rowerzystom nie. I jeszcze postawili płotek dookoła, żeby nikt nie mógł tam wejść poza pieszymi. No tak, z jednej strony rozumiem ich, to ich teren prywatny, z drugiej strony, no co im szkodziło, żeby rowerzyści przejechali, tam był mały fragment, gdzie się po prostu przejeżdżało. No cóż, zrobili jak zrobili. Przez to ZDM musiał zniwelować i usunąć wysepkę naszą autobusową na rzecz wybudowania nowego tam asfaltu. Aktualnie trwają tam prace w terenie. Dobrze, że się doprosiłem tego, bo to już parę razy zgłaszałem i za każdym razem było trochę opóźniane. Na szczęście w końcu prace ruszyły i jak ruszyły prace, to znaczy, że niedługo będzie to już w pełni dostosowane. Będzie tam nowa ścieżka rowerowa, będzie ładny teraz przejazd, a nie tak jak teraz się wpadało na przystanek autobusowy i... No były tam problemy, zresztą nawet nie tyle, że się wpadało na przystanek, tylko tam były jeszcze takie dziury na drzewkach, których nie było drzewek. To nie była za przyjemna przejażdżka. Także przystanek będzie w tym samym miejscu, tylko bez wysepki. Dzięki, jak zawsze, niezawodnej tutaj części lokalnej społeczności. I jeszcze raz przy okazji powiem, że to jest przystanek autobusowy Szwedzka 01. Nie wiem, to Szwedzka, nie myśl, to jest przystanek Szwedzka. Ale to też mają tutaj odjazdy z demo. Idąc dalej, mamy rozstrzygnięty przetarg na naprawę odcinka Paderewskiego. Już niedługo rozpoczną się prace. Remont tutaj, ktoś mi się skomentował jakiś czas temu, że to nie będzie remont faktycznie tej naszej ulicy, że dodanie nowych ścieżek dowodowych, co minus, ale będzie wyremontowane i będzie lepiej wyglądać, także to jest na pewno na plus. Czekamy niezmiernie, chętnie zobaczę, jak nowa ulica będzie wyglądać, tylko trochę szkoda, że tam nie wcisnęli jakichś nawet pasów rowerowych albo wciąg pieszo-rowerowy. No coś by tam mogli jeszcze pokręcić, ale dobra, ZDM, jak walniecie gdzieś obok rowerową, dobrze będzie. Możecie wburzyć jakieś kamienice i dobrze będzie. Oczywiście żartuję. Będą światła i przejścia, zmiany na skrzyżowaniu Puchocińskiej, Spedycyjnej i Krzyżówki. Rozpoczynają się tutaj prace, to jest dosyć ciekawe z tego co widzę skrzyżowanie i tutaj parę jeszcze tych ulic, których wymieniłem przed chwilą. Będą zmiany, czy widzę tu jakieś nowe ścieżki rowerowe? Nie widzę. To niedobrze. ZDM, proszę poprawić projekt i dodać więcej ścieżek rowerowych, bo nie widzę żadnych w projekcie, a to jest niedobra nowina. No dobrze, dochodzimy do kolejnych części, czyli inne informacje, bo skończyliśmy informację od ZDM-u, a z tutaj info ulicę nie było dużo ciekawych rzeczy. Jakieś tam zmiany na trasie Łazienkowskiej, której jeszcze nie ma. No i tam na wiadukcie Jana Pawła jest drugi pas przeniesiony remonty. No ale to mniej więcej wiecie, o co chodzi. To o tym mówiłem jakiś czas temu. Przejdźmy do innej informacji, czyli na początek Nowa Warszawa. Imponujące przemiana warszawskiej Woli. Wola była kiedyś mało popularną częścią Warszawy. Dziś w tej dzielnicy spotkać można zarówno miejsca historyczne, czy blokowiska z PRL-u, jak i również wielkie centrum biznesowe z wieżowcami. No, no autentycznie, jak tam się lata dronem, gdzie można, bo tam Frontex się postawił niestety, to tam gdzie można, to wygląda oszałamiająco pięknie. Jakby Wola teraz to się tak zmieniła, że to wygląda jak centrum Warszawy, a nie jakieś centrum tam mało wieżowców. Wola!
pole. No i tam multum jest w ogóle nowych obiektów, coraz tego więcej się będzie budować jeszcze. Co prawda w tym roku mamy mało pozwoleń na budowę, z tego co pamiętam, jak już Nowe Miasto nam pisało. Co nie zmienia faktu, że coraz lepiej Wola wygląda i ogólnie centrum Warszawy dzięki temu. Zresztą Wola i Śródmieście powoli zaczynają się ze sobą dosyć mocno łączyć, co dobrze. Bo im mniejszy podział na dzielnice widzimy, tym miasto robi się bardziej jedną całością. I do tego bym dążył w Warszawie. I najbardziej, jeżeli to bym chętnie połączył dwie części Warszawy i obawiam się, że kładka, którą Trzaskowski będę budować, nie będzie, nie połączy aż tak dobrze nam tej dwóch części pragiskiej i drugiej strony Warszawy. No miejmy nadzieję, że jednak kiedyś nam się dobrze połączy Warszawę w jedną całość. Miejmy nadzieję. Dobra, dosyć moich wymysłów, przejdźmy sobie do transportu publicznego, a mianowicie ZTM Warszawa, czyli nasz ZTM, ogłasza przetarg na linie lokalne w 19 gminach. No dobrze, ZTM jak zawsze tutaj nam robi, miejmy nadzieję, że tych elek będzie coraz to więcej, coraz lepiej funkcjonujące. Nie będę czytać wszystkich elek, które tutaj będą zmieniane, w sensie, do których to obchodzi ten przetarg, ale jest tego dużo, warto o tym wiedzieć, że taki przetarg będzie robiony. Kolejna informacja, to o tym mówię na początku, czyli WKDN, to jest dobra nowina. Według mnie, że w końcu będzie drugi tor i przy okazji, jak będzie to już budowane, to to będzie jedna z tych inwestycji, którą będę wam jako nową serię podrzucę WKD. Możecie pisać w komentarzach, jak ma się nazywać ta seria. Ale o czym będzie dokładnie ta seria? A no właśnie, a propos budowy drugiego toru WKD do Grodziska Mazowieckiego. Może jeszcze we wrześniu, przed rozpoczęciem moich studiów, bo już się zapisałem, postaram się, aby udało mi się nagrać odcinek mniej więcej przedstawiający jeszcze przed ogłoszeniem, przed podpisaniem przetargu, jak to będzie wyglądać na którym odcinku, jak to wygląda teraz przed budową, tak samo jak zrobiłem przy Kasprzaka. No i tak, tu będzie drugi tor, dzięki czemu pociągi będą mogły szybciej wyjeżdżać za jezdnię, będzie mógł być większy ruch na tym odcinku do Grodziska Mazowieckiego, co jest potrzebne, bo WKD jedzie może nie tak szybko, ale dojazd do centrum stamtąd, taki do centrum faktycznie z tych rejonów takich to jest po prostu perełka. Jakby, jeżeli miałbym gdzieś myśleć, gdzie mieszkać pod Warszawą, to przy WKD. Bo WKD jest po pierwsze niezawodne, a po drugie dojeżdża w mig do centrum Warszawy. Co innego, koszty i ceny biletów, no bo wiecie, najlepiej to do Opacza mieszkać. No ale wiecie jak to jest. Także niedługo będzie to tak wyglądać. Rozbudowa linii numer 47 kolejowej, ładnie to nazwali. Na realizację dobud przewidziano maksymalnie 22 miesiące. To mniej niż 2 lata. No nieźle. No i tak długą serię będę mieć dzięki temu, dzięki WKD. Ogólnie na WKD to jest mało inwestycji. Jakby, jak się dowiedziałem, jak będzie wyglądać zachodni i WKD, o tym wam powiem w tym przecinku z zachodni, może jak będzie sykły, taka ciekawostka, to jak będzie wyglądać przebudowany peron WKD, to trochę mi szkoda, że jednak WKD nie podjęło jakiś większych intencji do ładnego peronu ich. No ale to jeszcze poczekajcie na to się dowiecie. Do kiedy można zgłaszać przetargi? Termin składania mija 7 października, no to jeszcze mam trochę spokojnie, trochę czasu na to. Później będzie dostrzeganie, odwołania i miejmy nadzieję, że za rok będzie już jakieś prace budowlane. Oczywiście miejmy nadzieję, że przy WKD szybciej to pójdzie niż przy dużych częściach w metrze czy innych rzeczach. No, w sumie w metrze nie było takich problemów, ale jeżeli nie chodzi o inwestycje, bo przy pociągach to były problemy. Przy pociągach, przy pojazdach wszystkiego były. Tramwaje, pociągi, metra i SKM-ki. No, można byłoby tego trochę wymieniać. Natomiast wracając do POW-u. Tak, wiem, to wasz ulubiony film, w którym można się znęcać nade mną, że źle mówię nazwy ulic. A mianowicie, jednak będzie pomiar prędkości w tunelu. To jest ciekawe, tego nie wiedziałem, że w ogóle były takie plany, aby na tam zrobić pewnie odcinkowe pomiary prędkości. I bardzo dobrze, bo jak coś się w tunelu wydarzy, no to będzie niedobrze. To będzie niedobrze. Dlatego, z tego co tutaj widzę, zamieszanie związane z pomiarem prędkości w tunelu pod Ursynowem na południowej obwodnicy. Wygląda GDDG, czy tam gadka, i git podają sprzeczne informacje. No tak. 80 km na godzinę w lipcu.
Dobra, nie będę tutaj czytać tych postów, które tutaj zamieścili. W skrócie są sprzeczne informacje, czy powstanie. Nie wiem, ale no. Powinno być. Powinno być. Czy powstanie, to będziemy czekać w kolejnych miesiącach. Jak otworzą nam już tunel, to wtedy pewnie powiedzą. Albo w sensie w głównych powiedzą. Jak powiedzą w głównych, to znaczy, że będzie. Jak nie powiedzą, to znaczy, że nie będzie. Tak, można do tego podejść. I teraz informacja jedna spoza Warszawy, ale tutaj dla jednej osoby ją specjalnie zamieszczam. Teraz będzie właśnie studiować w Chełmie. A mianowicie Chełm chce rowerów miejskich. I to dobra nowina, bo coraz więcej właśnie tutaj miast podwarszawskich, chciałem powiedzieć, ale to jest trochę daleko od Warszawy, ale może być wszystko, co jest w Polsce, to jest właściwie podwarszawskie. Kraków też jest pod Warszawą, to pamiętajcie o tym. No i Chełm właśnie chce rowerów miejskich. Dobrze, im więcej takich mniejszych miast, to nie jest taki mały, ale mniejszych miast niż Warszawa, powinno być rowery publiczne, aby można było się w ludzki sposób przemieszczać. Tylko najlepiej, gdyby to nie były stacyjne rowery, tylko gdyby to były takie punktowe, jak miało być w Turillo w 2020 roku. To nie powstało, ale gdyby było, to by było to. Także tak, miejmy nadzieję, że to powstanie. Dochodzimy do sondaża. Sondaż mniejsza z tym, znana seria, znane informacje, przypominam, zawsze na początku tygodnia i w czwartki puszczam posty z sondażem. Tym razem, tak jak już mówiłem na początku, czy nowe pociągi metra w Warszawie od Skody są ładne? No i teraz możecie chwilę pomyśleć o tym, czy są ładne. I według was tak. Bo na 293 głosy 80% z was stwierdziło, iż tak. Naprawdę, powiem wam, że przeważająca przewaga, bo na 11%, że wam się nie podoba i 10% z was stwierdziło, iż nie wiem. Do takich zdjęć, gdzie mówię właśnie, że tutaj czekam na waszą opinię, zawsze dołączam też link, jakby coś, że to nie jest tak, że się w ciemno klika, to spokojnie, tam możecie wejść w link i wtedy są wszystkie zdjęcia, na przykład tutaj były od metra. I na koniec informacje ode mnie. Padła aparat przed chwilą, więc nie wiem, ile widzieliście faktycznie w odcinku mojej twarzy. Tak, to jest nowa forma. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, że teraz pokazuję twarz i mam tu mój fotel. Mam notatnik, w którym będę mieć w przyszłości więcej informacji niż takie teraz popatrzyłem. Mam też tutaj wyświetlacz, w którym faktycznie mogę oglądać swoje rzeczy. Mam też podgląd na aparat, czy mnie widać. Tylko dzisiaj nie spojrzę na to, bo nie odwróciłem sobie obiektywu, a wtedy bym od razu szybko widział to. No i mikrofon, a to chyba mogliście usłyszeć. Przy okazji pytanie do was, czy dobrze mnie słychać, bo nie mogę tego odsłuchać na żywo, jak nagrywam. Taka forma teraz będzie mniejsza z tym, dlatego jestem ciekawy waszych opinii. Będę to jeszcze udoskonalać, bo to nie jest najlepiej. Na przykład twarz mam teraz strasznie niedoświetloną. No i to się będzie teraz zmieniać, coraz to więcej rzeczy. Przy okazji nowe intro weszło i jutro z ciekawostek chyba wejdzie rondo Dymowskiego. Tak, najprawdopodobniej, bo ten odcinek z Cykutem już nagranie to czeka długo, ale nagranie z drona czeka mniej. I byłoby dobrze, żebyście to zobaczyli w poniedziałek. Czyli, jak zawsze, na sam koniec muszę powiedzieć swoją stałą kwestię. Jeżeli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej i mniejsze z tym, a widzę, że wam coraz bardziej się ta seria podoba, ostatni odcinek miał ponad 1000 wyświetleń, to kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek, aby tego nie przegapić. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już niedługo. Możecie mnie też wspierać obok przycisku subskrybuj, to są aktualnie wspierające, proszę bardzo. No i tak, dziękuję wam bardzo w ogóle za wasze komentarze i odpowiedzi na... W ogóle było was bardzo dużo na premierze podczas Q&A, w którym pokazałem twarz. Bardzo dużo wam się spodobało i nawet moja twarz wam się spodobała. Proszę bardzo. No i dziękuję wam bardzo za to. I do zobaczenia już niedługo. Kolejne mniejsze z tym będzie już raczej w sobotę. Ale będzie wyjazdowe najprawdopodobniej, więc ten fotel będzie na zawsze. W sensie będzie raczej przez większość odcinków. Ale teraz będzie kolejne wyjazdowe, więc będzie z drzewek. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!